Siema, siemanko, tu rolnik nieprofesjonalny. Słuchajcie, dzisiaj temat, który tak naprawdę jest wszędzie, czyli koronawirus. Ale postaram się troszeczkę tutaj opowiedzieć moją opinię na temat koronawirusa, jego wpływu na rolnictwo, bo no nie ma co ukrywać, że tak naprawdę koronawirus ma wpływ na każdą z gałęzi gospodarki. Na jedne mniej, na drugie bardziej. No i tutaj nas tak naprawdę interesuje rolnictwo. W rolnictwie no jest ten problem, że praktycznie cały czas musimy tutaj na tym gospodarstwie pracować, szczególnie jeśli mamy produkcję zwierzęcą. Odstawy są co dzień, co kilka dni, co kilka tygodni, więc tak naprawdę kontakt z innymi ludźmi tutaj jest, ale cały czas z pośrednikami, z dostawcami itd., itd. Ale mimo wszystko no, zagrożenie epidemiologiczne na wsiach jest zdecydowanie mniejsze niż w miastach, gdzie te skupiska ludzi są po prostu o wiele większe, ale no trzeba i tak się mieć na baczności, trzeba w tym domu, w tym gospodarstwie zostawać jak najwięcej, nie wyjeżdżać niepotrzebnie i po prostu ograniczać kontakty z ludźmi dla wszelkiej sposobności i dla swojego zdrowia i swoich bliskich, swojej rodziny. I tak naprawdę dopóki my będziemy uważać, to odwlekamy pewne problemy, które się na gospodarstwie mogą pojawić, chociażby z odbiorem mleka, jajek, czy po prostu naszych produktów. Ale jeśli chodzi o całe rolnictwo, całą gałąź gospodarki, i tak jesteśmy o wiele lepszej sytuacji niż chociażby turystyka, hotelarstwo, czy firmy usługowe. Turystyka na dzień dzisiejszy totalnie leży, a jeśli chodzi o rolnictwo, tutaj tak naprawdę każdy z nas, ja, ty i każdy z naszej rodziny, każdego z naszego otoczenia musi jeść. Więc tutaj zapotrzebowanie na nasze produkty będzie na jedne w większym stopniu, na drugie w mniejszym stopniu. Tutaj no niestety, ale dużo będzie odgrywało w przyszłym, następnym czasie właśnie jakie będą restrykcje wokół przemieszczania się i eksportu, importu, czyli przewozu towarów z zagranicy. Ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o pozytywy, może zacznijmy od pozytywów, bo tak naprawdę w każdej sytuacji jakiś pozytyw jest i tutaj trzeba gdzieś tam się opierać, chociaż no, na dzień dzisiejszy nie ma tego zbyt dużo. Większość cen leci. Chociażby na czynniki produkcji, ropa tutaj poleciała przez koronawirusa, ropa poleciała też z innych względów, ale ceny w hurcie są naprawdę niskie. Ja kupowałem w ubiegłym tygodniu po 4 zł brutto, są nawet po 3,80, więc można tutaj spokojnie się zaopatrzyć w ropę na następne miesiące. Czy cena będzie leciała w dół jeszcze bardziej? Tego nie mam, nie wiem, po prostu nie wiem. Zobaczymy wszystko, jak tutaj giełdy będą dalej reagowały. Ale nawet przy cenie 3,80 w porównaniu do ceny detalicznej, gdzie ona kształtuje się na poziomie 4,60-4,80 zł, to różnica między detalem a hurtem na poziomie złotówki jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko spotykana i tą okazję trzeba wykorzystać, bo tutaj no wiadomo, paliwko każdy z nas w mniejszej czy większej ilości potrzebuje i warto się w nie zaopatrzyć. Jeśli chodzi o kolejny taki czynnik pozytywny, jest to sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż produktów z gospodarstwa. Na dzień dzisiejszy możemy to robić, nie ma obostrzeń. Niestety, ale są zamknięte rynki, są zamknięte targowiska, więc dla tych gospodarzy, którzy już sprzedawali jakieś swoje produkty poza gospodarstwo właśnie w takich miejscach, jest to utrudnienie, ale widać bardzo duże zainteresowanie właśnie ludzi, szczególnie z miast, z większych miejscowości, że szukają w tym momencie produktów prosto od rolnika, które mogą kupić z gospodarstwa ziemniaki, jajka, mleko, produkty przetworzone. Na przykładzie tutaj podam gospodarstwo. Jeden pan, który właśnie zajmuje się sprzedażą bezpośrednią produktów, sprzedaje owoce, sprzedaje warzywa z dowozem właśnie w mieście. Miesiąc temu wstawiając jakieś tam ogłoszenie, praktycznie zainteresowanie było zerowe. Kilka tam komentarzy i tak naprawdę to było wszystko. Ale no, wczoraj jeszcze widziałem kilkadziesiąt udostępnień, ponad setkę komentarzy, więc tak naprawdę no, każdy gdzieś tam się próbuje zaopatrzyć u rolnika i no, szukajmy pozytywów, że może w końcu ten nasz zawód zostanie przez większość doceniony i w końcu sobie ludzie przypomną, skąd ta żywność tak naprawdę pochodzi, że to nie jest ze sklepu, że to nie jest jajko, które
leży w wytłoczance i ona pochodzi, nie wiem, z jakiegoś marketu, czy mleko pochodzi z kartona, ale że cała droga żywności zaczyna się u rolników. Druga sprawa jest, jak ona zostanie przetworzona, tutaj już jest, że tak powiem, szersza historia, ale cała produkcja zaczyna się u nas na polu, w chlewie, w oborze, w kurniku, więc tak naprawdę, no miejmy nadzieję, że ta świadomość wzrośnie. I tutaj może jest to fajny moment, żeby właśnie wyjść ze swoimi produktami, jeżeli ktoś takie ma, które można sprzedać bezpośrednio, wyjść właśnie, zareklamować się, zacząć sprzedawać to bezpośrednio do konsumentów. Oczywiście, no tutaj nie sprzedamy 10 tysięcy litrów mleka, ale od czegoś trzeba zacząć i może właśnie jest to dobry moment. Ja to widzę u nas chociażby, no ziemniaki gdzieś tam z tego naszego małego poletka, które gdzieś tam zawsze było sprzedawane, wszystko praktycznie jest wysprzątnięte, jajek praktycznie nie mamy swoich, wszystko jest zawsze wysprzedane. I ludzie się pytają po prostu o wszystko. Buraczki mieliśmy sprzedane na jesieni, nie mamy nic, ale ludzie właśnie się pytają o buraczki, pytają się o cebulę, pytają się o marchew. Jest po prostu tych zapytań multum, gdzie na przykład no, miesiąc temu nikt się już praktycznie o warzywa nie pytał, bo po prostu większość ludzi wiedziała, że sprzedawaliśmy wszystko na jesieni. No już nawet ktoś tam pytał się o dynię jeszcze, no, ale nie ma przechowalni, więc nie ma w ogóle opcji, żeby to przechować, ale widać, że jest taki właśnie impuls szukania żywności prosto na wsi, prosto u rolnika. Na dzień dzisiejszy możemy sprzedawać, więc myślę, że jeżeli ktoś ma możliwości, powinien to zacząć robić, bądź reklamować się na szerszą skalę. A jeśli chodzi o te no, mniej pozytywne sprawy, no to niestety, jeśli chodzi o ceny produktów, ceny płodów rolnych, ceny żywca, to wszystko leci naprawdę bardzo szybko i te obniżki cenowe są bardzo widoczne. Zboża ceny spadają, rzepak, dramat po prostu. Giełdy no, tylko i wyłącznie są czerwone. Jeśli chodzi o bydło, jeśli chodzi o trzodę chlewną, wszystkie skupy obniżają cenniki. Niektóre skupy właśnie jeśli chodzi o bydło w ogóle są zamknięte. Niestety, wołowina jest to główny nasz towar eksportowy, praktycznie jest w Polsce jedzona. Bardzo małe spożycie, tutaj nie chcę dokładnie już nagramy, bo tego nie pamiętam, ale w porównaniu do trzody, do wieprzowiny czy do drobiu to naprawdę jest to znikoma ilość. I niestety, jeżeli zamknie nam się rynki zewnętrzne, może być problem. Z bykami jeszcze jest o tyle dobrze, że możemy to, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy dochować i poczekać na lepsze czasy. Ale jeśli chodzi o produkcję trzody czy drobiu, tego czasu nie ma. Tutaj okres chowu jest o wiele, wiele krótszy. Jeśli chodzi o trzodę chlewną, cenniki też non-stop są redukowane. Są ceny obniżane, tylko że z wieprzowiną jest o tyle lepsza sytuacja dla tych, którzy przetrwali te największe dołki świńskie i kryzysy, że wieprzowiny mamy niedobór, wieprzowiny wszyscy poszukują, więc mimo, że te spadki są, myślę, że one nie będą jakieś bardzo głębokie, nie będzie to sytuacja, gdzie świnia będzie po 3,50, mam nadzieję, bo też tego pewni nie jesteśmy, ale no ja jestem dobrej myśli, że no wiadomo, ceny spadną, nie będą tutaj biły one rekordów, ale powinny się gdzieś tam zatrzymać. I jeśli chodzi o w ogóle bezpieczeństwo żywnościowe, no tutaj wiadomo, żywności nam nie zabraknie. Może być sytuacja taka, że po prostu będziemy w czymś tonąć i będą ceny leciały. Ja mam nadzieję, że tak nie będzie, ale chociażby patrząc po rynkach, po zapotrzebowaniach na mleko w proszku, to wszystko stanęło. I może być problem, no ale żywności nam nie zbraknie, no to jesteśmy pewni i my będąc na wsi jeszcze w ogóle jesteśmy w lepszej sytuacji niż mieszkając w mieście, ale no mam nadzieję, że po prostu mimo wszystko, bo to, że dostaniemy po dupie, to już każdy wie, myślę, że tutaj nie ma co się w ogóle łudzić, że będzie super, ale trzeba to po prostu jakoś przetrwać. Zapotrzebowanie na nasze produkty będzie w mniejszym bądź większym stopniu i po prostu trzeba to przetrwać. Ale tutaj też trzeba głośno zaznaczyć sytuację, że jeżeli w skupach wszystko tanieje, a w sklepach firma podnosi ceny o 100%,
Bo nie mówię, przykładowo, jeżeli było pierś z kurczaka była po 15 zł i ktoś to podniósł do 17 czy 18, jest to podwyżka, którą można naprawdę przyjąć. Ale jeżeli ktoś przyjął podwyżki na poziomie 100%, tylko z tego powodu, że jest właśnie zapotrzebowanie, jest panika ludzi i wszyscy wykupują wszystko ze sklepów, to jest po prostu zdzierstwo i oszustwo. I takie firmy dosłownie powinny być piętnowane, bo jest to żerowanie na cudzym nieszczęściu, panice, strachu, więc takie sytuacje no to po prostu jest dno totalne i no, trzeba o tym głośno mówić po prostu, żeby te firmy sobie też nie wiadomo jak nie pozwalały. Tylko z drugiej strony no to jest właśnie no, w dużym stopniu napędzone przez to, że ludzie wysprzątnęli wszystko i w bardzo krótkim czasie, mimo zapewnienia, że tak naprawdę no, te sklepy z żywnością zamknięte nie będą. No mówię, no każdy musi jeść, więc tutaj nie można odebrać tak naprawdę wody i jedzenia, więc tutaj bądźmy dobrej myśli. I co tam jeszcze? Jeśli chodzi o środki ochrony roślin, jeśli chodzi o nawozy, tutaj może być problem z dostępnością, szczególnie jeśli chodzi o środki ochrony roślin. Część substancji nie dojechała, wiadomo, że to przyjeżdża właśnie z tych chińskich rejonów, nazwijmy to tak, rejonów azjatyckich. Część substancji nie dojechała, część środków jest w ograniczonej ilości. Niektóre są bez problemu dostępne i nie będzie tam żadnego problemu, żeby je dostać właśnie w późniejszym czasie. Myślę, że warto zaopatrzyć się w to, co jest potrzebne nam na zaraz, co jest potrzebne na następny miesiąc, na po prostu te podstawowe środki, które musimy mieć, ale bez też jakiegoś tutaj mówię wariowania, panikowania. Ja mam tę jedynkę, mam tę dwójkę w większości. Brakuje mi trochę herbicydów na kukurydzę i płatek w rzepaku. Brakuje mi jeszcze ewentualnego zabiegu na kwas, ale nie wariuję. Mogę to na dzień dzisiejszy dostać. Myślę, że nie zamkną nas w czterech ścianach i nie będziemy wołali o pomoc i robili gnojówki z pokrzyw. Więc na spokojnie. A jeśli chodzi o nawozy, to jest dla mnie wielka niewiadoma. Ciężko mi się wypowiedzieć. Ceny będą, no, raczej będą zwyżkowały, ale często też było to związane chociażby z tym, że zawsze w sezonie wegetacyjnym te nawozy gdzieś tam w kwietniu, koniec marca były droższe. Więc na spokojnie. I na koniec, mówię, zostańmy w domu, ale bądźmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że te trudne tygodnie, mam nadzieję, że nie miesiące, przetrwamy w jak najlepszej kondycji i wszystko, co tam gdzieś planowaliśmy, będziemy mogli robić dalej. I to na tyle. Miłego. Mam nadzieję, że inaczej, trzeba myśleć pozytywnie. O! Dobra, na razie.